Służyłem w wojsku, odbywałem zasadniczą służbę wojskową w Babich Dołach koło Gdyni na lotnisku. I na początku kwietnia, w związku ze splanowanym remontem pasów startowych na lotnisku w Babich Dołach, cały pułk lotniczy został przebazowany na lotnisko zapasowe w Szymanach koło Szczytna. To jest warmińsko-mazurskie. Tam jechaliśmy pociągami. Samoloty oczywiście przyleciały tam. Spaliśmy w namiotach, kuchnia polowa. Tam zajmowałem się obsługą naziemną samolotów MiG-29. W pewnym momencie kuchnia polowa została zamknięta i dostaliśmy informację od swoich dowódców, że będziemy od tej pory otrzymywać tylko suche racje. To znaczy konserwy mięsne, rybne, chleb oczywiście tak, ale na przykład mleko otrzymywaliśmy już w tubkach. I również otrzymaliśmy zakaz, bezwzględny zakaz zbierania runa roślinnego, tam jagody, jakieś grzyby czy jakieś inne rzeczy. No, przyjęliśmy to normalnie, nie mieliśmy żadnych informacji, że cokolwiek się dzieje. Nie mieliśmy nic, bo tam nie mieliśmy telewizji, bo to było wszystko w namiotach. Nawet nie byliśmy zwolnieni z oglądania dziennika telewizyjnego, który w wojsku w tym czasach był obowiązkowy. O godzinie 19:30 trzeba było karnie siedzieć i oglądać dziennik telewizyjny. Tam również tego nie oglądaliśmy, bo telewizji nie było. Radia generalnie też nie wolno było mieć, więc tutaj byliśmy praktycznie odcięci od świata. Pewnie dowódcy, piloci to pewnie wiedzieli, ale my, żołnierze zasadniczej służby wojskowej, takich informacji nie mieliśmy. I w maju, w połowie maja pojechałem na urlop do domu. I okazało się, że dowiedziałem się wtedy dopiero, że w elektrowni w Czarnobylu była awaria. Skojarzyłem to właśnie z tymi rzeczami, które się działy, że otrzymywaliśmy te suche racje, zakaz wstępu do zakaz zbierania runa leśnego. No i to chyba było tym głównym powodem, że dowództwo bało się, że coś może się stać, że ta chmura popromienna może tam jednak dojść, bo to blisko granicy było ze Związkiem Radzieckim z Ukrainą, więc pewnie dlatego. Takie były moje wspomnienia odnośnie Czarnobyla. Jadę na pociągu przyjaźni. To gdzie to było? Użgorod Średnie na Ukrainie. Na Ukrainie. To było daleko od... Tak, około 300 kilometrów. Z osinkami nas wozili na robotę, osinkami przywozili. Mieszkaliśmy w takim pasiołku w górach, to swoją elektrownię mieliśmy wszystko sobie. Swoje sklepy, wszystko. Specjalne jedzenie pieniądze na nasze kucharze, nasze wszystko. I piekowska kuchnia była wszystko na no, swoje żywienie, swoje sklepy tam, żeby nie korzystać z tego jej no, jedzenia. No. Że takie zakazane miasta były tam gdzieś tego też nie wolno wchodzić do tego, żeby za dużo zyskali, bo wolno dodać, żeby za dużo nie dowiedzieć się, nie. Dotarła do nas informacja dopiero po tym, jak to już było, bo ja pojechałem po tym, nie? Ale po tym to już nie wiedzieliśmy, że tam ten Czarnobyl rozwalił się, nie? Tam popiół został, tak? Tym dziedzianie taki opowiadał, to później trochę to popiół został i nie było mi wolno mówić. A jak ktoś rozmawiał tego, to patrzył, czy ktoś się stoi i zarał, uczynię tam jedno trochę lepili czy coś, na Ukrainie tam w tych chatach, to zarał przestał i... Nic nie mówi. Nie, że kupę ludzi zginęło, że to, że dzieciaki się rodzili kalekami, że tam ogrodzili to i tam nie było dostępu do tego miejsca, 200 km, tego miejsca nie było żadnego dostępu. A teraz tam już był jubilans, 50. Tam no, też ogrodzone mury, już tam podjechaliśmy troszeczkę bliżej, już nie było wolno, nie?
tego gdzieśmy zrobili, oglądali, mówimy, pozarostane, to wszystko, człowieku, siwi malaria. To, co fruwało, to, co żyło, to wszystko spadło. Słuchaj, elektrownia atomowa, która tam mowa, to ja na elektrowni atomowej budowałem w Niemczech. To są takie potężne mury, jak od tej ściany tu dotąd, że beton, takie prędy. Głęboko wszystko w glebie. To jest to jest silne i to gdzieś się pieniądze gdzieś tam poszło, że i ten wybuchło, nie wiem, to poszło wszystko, czy cały poszło tego. A Ruski nie mówili o tym, nic, bo oni się bali, bo jak dojedzie, to kary mieli za to. No racja, tak. A to jest, no to jest, bo to jest, a to jest siła. No myśmy chodzili, część Niemczech na torówki szła, to myśmy chodzili w kaskach, maska, wszędzie chodzili w maskę, bo wolno się ruszyć. Nic, jak kiedyś łapał gdzieś bez kasku, tego kawałek podeszł, to już pisze zło, ale płaci nie za to. Nie wiem, jakby na to mówce. A radioaktywność sprawdzali, czy... Sprawdzali, codziennie. Jeżeli ktoś miał, nie wiem, jakąś normę? No, troszeczkę przekroczył normę, to już nie wchodziliśmy na teren budowy. A zdarzyło się tobie mieć? Nie. Pana budowa atomówki, mury były po 9-10 metrów szerokie, żelbetonowe, wszystko zwolnienie, grube, głęboko w glebie. Nie było wolno tam się kręcić, tylko ci, co pracowali, tam mogli chodzić. A to mówcy robili, to uciekłem tam. Tam się nie podobało tak, że... Uczyłeś te mury, te wszystko... takie zabójcze kotły, a takie murany obudowane, pręty takie, 20 pręty. Co ci mówię, co sobie ci mówię powiedzieć, co polega tej ludzkiej...